Jemy, wstajemy, budzimy się. Pora nastawić się na dobry dzień. Wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. A dziś wstajemy, wstajemy, budzimy się. Poranek z nami żyć się chce. No zaśpiewaj naszym widzom to, co myciłaś. Wstajemy. Wiesz co, może lepiej nie, bo ja trochę mam problem z gardłem, ale ja nie wiem, czy widzowie chcą słyszeć mój śpiew, bo on nie jest do końca czy dobry. Czy widzowie chcą, czy nie? Otwieramy linię Audiotele. Tak, numer taki, nie, numer taki. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Zobaczą, co ona tutaj ma. Każdy dobry nowy tydzień, zaczyna się od dobrej kawy, dobrego programu śniadaniowego Wstajemy, Rafała Patyry i dobrego ciasta. Tak czy nie? Petarda, oczywiście. Ilona sama piekła, muszę Państwu powiedzieć, to dwa. Wstała dzisiaj wcześniej niż na program. Dwa rodzaje ciast. Sama przyniosła. Szarlotka, wszystko jest. Bardzo chciałabym mieć takie umiejętności. Pozdrawiam panie, które mają takie umiejętności. Ja bardzo chciałabym, no ale to może z czasem. Rafał. To przyjdzie, to podobno przychodzi, wiesz. Drodzy, Makowiec z Podlasia, pozdrawiam serdecznie. Szarlotka z Warszawy. I teraz pytanie fundamentalne. Mhm. Team Makowiec czy Team Szarlotka? O rany, trudny wybór, muszę ci powiedzieć. No. A państwo? Ja team Makowiec, chyba mimo wszystko. Ja chyba team Szarlotka, ale doceniam też smaki Makowca. Piszcie nam na Facebooka. Piszcie, słuchajcie, mailujcie. Piszcie, smakujcie, mailujcie, róbcie zdjęcia, co wolicie, co lubicie. A u nas w programie dzisiaj bardzo ciekawe tematy i zaczniemy na od mądrego cytatu proponuję. Dobra, jeszcze cytat na początek. Mądry cytat, tak jest. Ze Zbigniewa Herberta będzie to cytat, który troszeczkę nas wprowadzi w tematykę pierwszej rozmowy. Życie bulgoce jak krew, cienie, tają łagodnie, nie dajmy zginąć poległym. Trzy wiersze z pamięci. Chociaż pod tę rozmowę, jaką teraz będziemy mieli, to ja bym chyba jeszcze tak mimo wszystko, ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy. Z wiersza Wilki Zbigniewa Herberta. Przy okazji przypominamy, że 29 października obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Zbigniewa Herberta 1924 Lwów. I w ogóle warto pamiętać o twórczości Zbigniewa Herberta, szczególnie tej twórczości, która wzniecała naszego ducha narodowego wtedy, kiedy nie można było czytać Zbigniewa Herberta. To był taki czas, mroczny bardzo, nie chcemy do niego wracać. Za to chętnie wrócimy pamięcią do biegu tropem wilczym, czyli biegu poświęconego żołnierzom wyklętym, który corocznie odbywa się w różnych miejscach Polski. Ciekawy, gdzie się odbędzie w tym roku. Barbara Konarska, rzecznik prasowy biegu. Dzień dobry, Basiu. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, witam. W Polsce i nie tylko w Polsce? W Polsce i nie tylko w Polsce, jak co roku. I zazwyczaj to jest około 1000 miejsc, gdzie ten bieg startuje. I to jest największy bieg pamięci. Ja mam tutaj świecie. Wszystkie te miejsca wypisane. Wszystkie miejsca wypisane i oczywiście je odczytamy. Od północy do południa Polski. Tak, no Polska to wiadomo, że tych miejsc jest co najmniej kilkaset. Fajne jest też to, że biegną młodzi ludzie, że biegną szkoły i że dzieciaki, młodzież w ogóle organizuje te biegi sama, że chce biec. I to, co się wydawało nam niemożliwe kiedyś, bo myśleliśmy, że ta formuła się jakoś przeżyje, a jednak bieg ma coraz młodszą twarz. Coraz młodsi ludzie biegną. To jest wydarzenie rodzinne, wielki taki event. Ja o nim trochę opowiadam, ale sam Rafał, wiesz, biegniesz z potomstwem. Bo ty biegasz, Rafał? Tak. Ja biegasz? Ja nawet świetnie. Ja się przymierzam każdego roku. Być może w tym roku mnie namówicie właśnie tą rozmowę. No to namawiamy. Proszę powiedzieć, jaka to jest trasa? Różne. A to Basia? Różne, tak. No. Ja powiem o tej głównej, 1963 metry, bo to, co łączy te wszystkie biegi, no to oczywiście poza wspólnymi bohaterami nie w tym roku biegniemy dla Inki i dla rotmistrza Pileckiego. Czyli bohaterów mamy wybranych już. Bohaterów mamy wybranych. Chcieliśmy, to jakieś z górnej półki wzięliście tym razem? Z górnej półki, tak. Zazwyczaj mieliśmy tych historii bardzo dużo, nie wiem, 10 bohaterów, bo to był taki moment, kiedy my musieliśmy trochę edukować o żołnierzach wyklętych. Lekcje w zasadzie odrobiliśmy, to nie jest temat świeży i nowy, więc możemy już sięgać po ikony znowu, nie musimy jakby tak bardzo działać edukacyjnie, ale trochę nam ta historia znika ze szkół i my znowu musimy bardzo mocno przypominać o tym, że dobrze jest rodzinnie też te dni świętować, podkreślać, to jest taki moment, kiedy rodzice mogą naprawdę dzieciom opowiedzieć historię. I kiedy też jest tak, że ci rodzice są po prostu rodzicami, są takimi autorytetami. Ale cała impreza, bo oczywiście ten wymiar historyczny jest ważny, to upamiętnienie jest bardzo ważne, ale to naprawdę jest event rodzinny i to jest też taki pierwszy pozimowy survival. Sprawdzamy swoją kondycję, jest to masowe wydarzenie sportowe. No to jest takie wydarzenie bardzo imponujące, tak jak powiedziałam, największy bieg pamięci na świecie. I my mamy takie wydarzenie i ono się odbywa właśnie dla naszych polskich bohaterów. Chyba jeszcze nie powiedzieliśmy o dacie. Tak, bo kiedy?
święto wypada 1 marca, natomiast 1 marca to będzie sobota w tym roku, w przyszłym roku, przepraszam. Roku. A bieg tradycyjnie w niedzielę, czyli 2 marca. Czyli 2 marca, 13 edycja, szczęśliwa. Mhm. Ale bieg 2 marca, a my o nim rozmawiamy dzisiaj. Dlaczego? Bo teraz jakby wchodzimy trochę za kulisy biegu Tropem Wilczym. No i co się dzieje? Oczywiście wybraliśmy bohaterów, wybieramy teraz modele medalu, bo to wszystko co roku ustalane te rzeczy są motyw od nowa. Wilczej łapy będzie, tylko nie wiadomo będzie, co wtopiony. Mhm. Właśnie będzie, to już mogę tak powiedzieć, oczywiście zdradzić trochę, jak opowiem, to i tak Państwo nie widzą. Jak ten, to zdradzam, ale to co najważniejsze, teraz gromadzą się miasta. To, że 2 marca wystartuje tamte setki, nie wiem, miejmy nadzieję, że może znowu około 1000 miejsc na całym świecie, to jest to, że teraz zgłaszają się organizatorzy lokalni. Ja chciałam o tym tak troszeczkę opowiedzieć. Powiedz, i zachęcić. Pani Barbaro, ale zanim pani powie, to ja tylko wtrącę, że takie inicjatywy w dużych miastach mają dużą popularność, ale właśnie widać, że bieg Tropem Wilczym, on zyskał popularność w tych mniejszych też miejscowościach. Ja to widzę chociażby po swojej rodzinnej miejscowości, że tam pojawia się bieg Tropem Wilczym od kilku dobrych lat już i to jest piękne. Gdzie to pozdrowimy? Szczuczyn. Szczuczyn. No to pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie. Wiedzą, co dobre. Wiedzą, co dobre. Tak, i kiedyś wydawało się organizatorom lokalnym, że zorganizować bieg Tropem Wilczym, to znaczy zrobić coś, co pokazujemy też w mediach i w telewizji, czyli te duże, wielkomiejskie biegi, nieprawda? Tak jak pani mówiła, są bardzo popularne biegi na kilkadziesiąt osób, nie wiem, 30 osób, 40. Tak. Kiedyś biegły tylko miasta i potem no, duże miasta, mniejsze miasta. Teraz bardzo często organizuje się też, nie wiem, wsie, bo tak naprawdę, żeby zorganizować bieg Tropem Wilczym, to trzeba chcieć go zorganizować. Wystarczy zgłosić się do nas na stronę tropemwilczym.org, my pokierujemy i to jest naprawdę tak proste, że właściwie szkoda teraz czasu, żeby te mechanizmy tutaj tłumaczyć, ale to jest taki rodzaj franczyzy, gdzie wszystko Państwo dostają gotowe, wystarczy tylko po prostu zebrać tą grupę, deklarowaną grupę ludzi, a no nie wiem, ja byłam na biegu wielokrotnie, ale Rafał, Ty też byłeś. Pani sama biega? No i to jest właśnie to trudne pytanie. Biega przy organizacji biegu się nabiega. Tak, ale pewnie 3 razy dłuższy niż 1963 metry. Zdecydowanie. I to jeszcze tylko to 1963 metry. Dlaczego? Dlatego, że w 1963 roku zginął w walce ostatni żołnierz wyklęty, ostatni niezłomny. Też w październiku zresztą. Znaczy, tak, mówię też już listopad wprawdzie, ale odnosiliśmy się do urodzin Herberta, to też było później. No i to jest też ten element historyczny, ale trzeba, naprawdę mogę z czystym sumieniem zachęcić, obiecać nawet, że to jest tak bardzo rodzinna, fajna impreza. Wszyscy są zadowoleni. Dzieci co roku chcą wracać. Też jeśli ktoś chce sprawdzić swoją kondycję na takich większych biegach, na przykład, nie wiem, Warszawa robi jeszcze 5000 metrów, dyszkę. Tak, też korzystasz z takich dłuższych biegów. Ja zapytam praktyka, czy ty się jakoś specjalnie przygotowujesz do tego biegu? Ja się specjalnie przygotowuję, biegając raz w tygodniu przynajmniej tę dyszkę. I to wystarczy do tego, żeby potem przy okazji 1 marca albo 2, tak jak to będzie w przyszłym roku, powiedz i sobie dać radę. Basiu, a czy powiesz nam jeszcze, możesz jednego ambasadora pominąć, o ambasadorach i twarzach biegu? Mamy takich ambasadorów zawsze, bo rzeczywiście bieg ma bardzo wielu sympatyków. Naszym ulubionym ambasadorem jest oczywiście Rafał Patyra, ale mamy też, ale na przykład mamy takich ambasadorów, podobnie jak ty, którzy są od lat, Jacek Rozanek. Jacek Rozanek nie przestał być ambasadorem, nie przestał udzielać się, nawet wtedy, kiedy był po udarze, po prostu to 1963. A czy Marcin Kwaśny też biega w tym? Marcin Chorosiński, ale naprawdę było, mieliśmy też, co roku trochę dzieci ambasadorzy zmieniają, ale też bracia Golec, ich ciocia. Którzy też oni nas śpiewający. Tak, żywo zainteresowani, tak, bo żywo ta historia jest częścią ich rodziny też. Jest częścią, tak, Stasia Gusta, Stasia Golec, pseudonim Gusta, też była właściwie w wieku Inki mniej niż 18 lat miała, kiedy została zamordowana w akcji ambasadora tego. Dominika Chorosińska, proszę bardzo. Dominika, tak jest. O, tu mamy właśnie takie piękne grono. To prawda. Basiu, a czy znamy już miejsce, gdzie ten bieg centralny się odbędzie? Bo zazwyczaj to była Warszawa, ale w zeszłym roku to był Otwock na przykład, prawda? Tak, ale my walczymy w tym roku, żeby ta Warszawa jednak była. Jest, biegacze się bardzo upominają tą Warszawę. No, trudno się dziwić. To jest pod znakiem zapytania, czy będzie? Jest pod znakiem zapytania, tak. Trochę jest tak, że jeśli jest wielu organizatorów lokalnych,
to wbrew pozorom pomaga to zorganizować bieg warszawski. No nie jest nam tak łatwo. Kogo przekonać? Znaczy, kogo, przede wszystkim ludzie. Jeśli będziemy mieli sygnał, że się będą zgłaszać, no to ten bieg zorganizujemy. My się bardzo mocno przymierzamy. Powiedzmy, że on jest, to jest na bardzo dobrej drodze, żeby ten bieg został zorganizowany, żeby ta Warszawa pobiegła. Zwłaszcza, że Warszawa była pierwszym miastem, które, bo trzeba powiedzieć, że to w ogóle jest niesamowita inicjatywa, która rozkręciła się od biegu, w którym pobiegło kilkanaście osób dosłownie. A rok później to już był wielki bieg warszawski, wielki bieg stołeczny na 1800 osób. I to, że Warszawa miałaby nie pobiec, byłoby trochę dla nas porażką. No dobrze, kochani, przekonaliście. Prawda, mam nadzieję, że w marcu pobiegnę razem z wami. Rafał, pamiętaj, że jak tam zobaczysz coś leżącego z tyłu za tobą, to będę to ja, to cofnij się po koleżankę. Pokrzepcie ciastem, które tutaj mamy, będziesz gotowa do biegania. Bardzo dziękujemy. No już dziękuję bardzo. Zbieramy siły. No i tak powtarzamy wszystkim, że żeby na stronie szukali informacji, można się zgłaszać, nawet trzeba się zgłaszać. Prawda? Trzeba się zgłaszać, tropemwilczym.org. I wszystko biegniemy. I wszystko jasne. I już dziękuję. Pozdrawiamy z góry wszystkich tych, którzy wezmą udział w tym biegu tropem wilczym. Piękna inicjatywa. Dziękujemy bardzo. Ale możemy od razu powiedzieć, co zrobić, żeby się dobrze do biegu przygotować. Poza tym, że warto zjeść makowce. Dobrze zjeść i dbać o swoje zdrowie, o swój kręgosłup. Wymasować gimnastyka. A o tym teraz na pewno nam opowie Paula Zofia Niechciał z fizjoterapeutą, który jest już w naszym drugim studiu. I różowa mata u nas zagra. Już to teraz widzę. Oj, no tak. Dobra, prosimy. Bo my lubimy róż. Ze mną Andrzej Delendowski, którego znają Państwo jako ratownika medycznego, ale on tych swoich talentów ma znacznie więcej. Jest też między innymi fizjoterapeutą właśnie. I dzisiaj, ostatnio były masaże relaksacyjne, z tego co pamiętam, z Anią Popek i Rafałem Paterą. A dzisiaj będziemy rozmawiać o prostych, mam nadzieję, ćwiczeniach, bo przekonałeś mnie do tego, że ćwiczyć warto i że wszyscy powinni o takich prostych gimnastykach jak ze szkoły pamiętać. Także powiedz, czego potrzebujemy. Dzień dobry, to znaczy rozumiem, że przekonałem cię, to dobrze. No, bardzo, jeszcze się boję, bo ja cieszę. Jedyne co mam to matę. I to już poszło do całą Polskę, teraz się już nie wykpisz. Okej. Tak, przekonuję i przekonałem, mam nadzieję, do tego, żeby ćwiczyć, a przynajmniej się ruszyć rano, bo to nie musi być jakaś szczególnie mocna rozgrzewka, to nie musi być jakiś szczególnie zaawansowany trening, bylebyśmy tylko po prostu rozruszali nasze ciało od rana. Ale oczywiście na początek musimy mieć bardzo dużo sprzętu. No właśnie, tak? Bo ja jedyne co mam, jak widzisz, to jest ta mata, na której jesteś i do tego się mój sprzęt ogranicza, więc powiedz, no, czego musi być bardzo jeszcze dużo, potrzebuję, bardzo dużo sprzętu. Co muszę się na starcie wyposażyć. Bez tego, wiesz, bez tego to się nie da. Sprzęt jest bardzo potrzebny. Wręcz jest nieodzowny. Musisz mieć różne rękawiczki, musisz mieć bardzo dużo... Nie reklamujemy firmy. Dobrze, nie żartuj, czyli to wszystko... Tych wszystkich rzeczy musi być bardzo dużo, bo bez tego się nie da. Oczywiście to jest taki troszeczkę żart sytuacyjny, bo to nam jest absolutnie niepotrzebne. Znaczy, dobrze to mieć, oczywiście przy zaawansowanych treningach i różnych takich, to jest akurat z mojego gabinetu wziąłem i ukradłem, ale nam wystarczy w zupełności mata. Troszkę... Okej. Przez sekundę uwierzyłam. Troszkę naszej ochoty i na przykład może być mały i duży ręcznik. Albo dwa małe na przykład. I na początek w zupełności wystarczy. Co z tymi ręcznikami? Do wycierania potu? Też. Może się zdarzyć. Chociaż tak jak mówiłem, to nie będzie trening tego typu, żebyśmy się pocili jakoś szczególnie mocno. Chodzi o to, żeby na początek zgodnie z naszą anatomią, zgodnie z tym, jak nas zbudowano i stworzono, żebyśmy powoli rozruszali i nasze stawy, i wszystkie te części naszego ciała, specjalnie sile się na jakiś specjalistyczny język, żebyśmy te części nasze członki, nasze ciała generalnie wyrozruszali w taki sposób, żeby one były przygotowane do tej aktywności, która akurat będzie w tym konkretnym dniu. Dlatego, że nawet jeśli pracujemy ciężko, tak, można się zdziwić, ale dobrze by było zrobić dobrą rozgrzewkę i się odpowiednio porozciągać, odpowiednio się po prostu rozruszać przed taką ciężką pracą. A jak nie pracujemy ciężko fizycznie, ale długo będziemy siedzieć na przykład za biurkiem albo za kierownicą, to też bardzo ważne jest to, żeby uruchomić wszystko to, co się zestaliło na przykład wczorajszego dnia pracy,
albo przez ostatni tydzień, miesiąc czy kilka lat. Więc to jest ważne. Mamy dosłownie chwilę, więc czy na szybko zdążymy jeszcze powiedzieć, do czego te ręczniki, bo to mnie bardzo intryguje? Tak, ale... Dobra, ja. Robimy z tego sobie zwyczajny rulonik, taki dość ciasny. Mhm. I ponieważ to, co jest w tej chwili bardzo osłabione u nas wszystkich, to chwyt. Więc wystarczy, to może być jakaś pałka, ale ręcznik jest do tego fajny. Zaczynamy go ugniatać. Jak to? Wewnątrz. I to jest to całe ćwiczenie. I na zewnątrz. I teraz zobacz, co się dzieje. Jeśli ugniatamy to odpowiednio, to pracują zginacze palców, czyli nam pracuje cała łapka aż dotąd. Mhm. Pracują też troszkę ramiona, bo ja odpowiednio je napinam. I to też, tego też uczę na swoich wizytach czy na swoich treningach, w jaki sposób to robić. Bo to nie tylko pracują same ręce, musimy zaangażować całe ramiona, klatkę piersiową, troszeczkę nawet łopatki, żeby odpowiednio je ustawić i tak dalej, i tak dalej. To się wydaje bardzo proste ćwiczenie, ale jest nośne odpowiednio, to po pierwsze. Po drugie, dobrze wykonane już nam rozrusza całą tą partię. Tak? Ale wcześniej możemy też popracować troszkę na głowie, ale to pokażemy troszkę później. Świetnie, niesamowicie zaskoczyłeś mnie tym. Proszę Państwa, zostańcie z nami, bo oczywiście tych przykładów będzie więcej. Zostańcie z programem Wstajemy. Teraz zapraszamy na reklamę, a później do naszych przyjaciół.